W banku BNP Paribas myślimy zmianą. Jako bank należący do grupy numer 1 w Europie, wspierający rozwój przedsiębiorstw i korporacji, wyprzedzamy potrzeby rynku, dzielimy się wiedzą i zawsze jesteśmy tam, gdzie nasi klienci. Dzień dobry Państwu, nazywam się Maciej Glapa, pracuję w banku BNP Paribas. Odpowiadam za obszar cash management. W ramach obszaru cash management zarządzamy bankowością elektroniczną dla naszych klientów i cyfrowym dostępem do naszego banku. Dzisiaj będziemy rozmawiać o cyberbezpieczeństwie, co to jest, jak się przed tym chronić. W tym celu będziemy rozmawiać z Adamem Kuczewskim, który w banku BNP Paribas jest odpowiedzialny za ten obszar. Dzień dobry Państwu. Zanim jednak przejdziemy do webinaru, jedna informacja logistyczna. W trakcie naszego webinaru cały czas jest otwarty dla Państwa czat, na którym można zadawać pytania, zgłaszać komentarze. Na te pytania będziemy odpowiadać w trakcie. Mamy w studiu dwóch ekspertów, którzy na bieżąco będą te pytania redagować i odpowiadać. I to tyle, czyli możemy zaczynać. Postęp technologiczny otaczającego nas świata jest ogromny, przyspiesza. Wszyscy jesteśmy bombardowani interakcjami z światem cyfrowym. Coraz więcej czasu spędzamy w sieci. Coraz więcej czynności, które dotychczas robiliśmy w tak zwanym offline, czyli w świecie rzeczywistym, przeniosło się do sieci. Filmy oglądamy w sieci, robimy zakupy w sieci, spotykamy się ze znajomymi na wideoczatach, pracujemy zdalnie, bankujemy też za pomocą narzędzi cyfrowych, a coraz rzadziej widzimy się i spotykamy się w oddziałach banku. W związku z tym pytanie jest takie, czy ten rosnąca nasza obecność w sieci nie stwarza dodatkowego zagrożenia i co to jest ta cyberprzestępczość w tym coraz większym świecie cyfrowym, z którym mamy do czynienia? Ja bym cyberprzestępczość sugerował rozumieć jako ogół działań przestępczych, rzecz jasna, wykonywanych za pomocą sieci internet, z wykorzystaniem urządzeń podłączonych do sieci internet, zarówno komputerów, jak i telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, a także wszelkiego rodzaju oprogramowania niejednokrotnie przygotowywanego specjalnie dla celów przestępczych przez właśnie grupy przestępcze. Coraz częściej w sieci, coraz częściej w gazetach i w prasie można przeczytać o tym, że duże firmy padają ofiarami ogromnych ataków, które blokują je, uniemożliwiają funkcjonowanie. Jak taki współczesny atak wygląda? Przede wszystkim taki atak jest realizowany przez zorganizowane grupy, bardziej niż pojedyncze osoby. Jest realizowany bez użycia przemocy w tak zwany biały dzień. I bardzo często dochodzi do tego, że narzędzie, na przykład komputer, który jest wykorzystywany do ataku, jest dokładnie tym samym komputerem, przy którym my akurat siedzimy, czy właśnie nawet pracujemy. I największa część ataków opiera się na socjotechnice, czyli nakłonieniu ofiary, czy próbie nakłonienia ofiary ataku do wykonania czynności, które są oczekiwane przez przestępcę. I tu jako tak może, żeby zobrazować takim bardzo najprostszym przykładem, będzie telefon przestępcy do pracownika firmy, który ma możliwość na przykład wygenerowania i zrealizowania przelewu z informacją, że jestem prezesem firmy, proszę wykonać przelew. I to może brzmi zadziwiająco, ale do takich oszustw też dochodzi. No, do mnie tak dzwonili kiedyś przestępcy, podając się, że są w kontakcie z prezesem, czy mógłbym zrobić ten przelew? Tak, dokładnie to jest ta sytuacja, więc takie sytuacje się zdarzają. Natomiast jeszcze można wymienić, to też w ramach socjotechniki rzecz jasna, natomiast phishingi, czyli wszelkie próby podszycia się pod organizacje, różnego rodzaju organizacje, natomiast phishingi w rozumieniu takim, gdzie przestępcy wykorzystują inne kanały elektroniczne, jak na przykład SMS-y czy e-maile, bardzo popularne.
innym, takim bardziej technicznym. Ale może, phishing brzmi co prawda mi się kojarzy z rybołówstwem, ale pewnie nie mamy tu na miejsc na myśli łowienia ryb. Nie, absolutnie. Natomiast zasada jest dość podobna, ponieważ oszuści wysyłają całą serię, przykładowo SMS-ów, do dużej grupy osób. To mogą być nawet losowo wygenerowane numery telefonów i po prostu licząc, że część osób się właśnie da złapać w te ich sieci. I może takim dobrym przykładem byłoby na przykład, gdybym zapytał naszych widzów, kto z Państwa ma teleporadę w ciągu najbliższych 24 godzin. Tak? Jeżeli byście dostali Państwo takiego SMS-a, że teleporadę tam proszę dodatkowo potwierdzić, to wydaje mi się, że jest szansa, że ktoś, że tak powiem, by na takie coś zareagował i powiedział, no właśnie ja mam teleporadę ustawioną. Akurat może to jest zły przykład z racji tego, że jeżeli przestępcy mieliby dostęp do naszych danych w systemie opieki medycznej, to może nie jest to tak warte uwagi jak bankowość, natomiast w ramach zobrazowania przykładu. No dobrze, słyszałem też o czymś, co się nazywa malware. Byś tak mógł słowo powiedzieć o takim trudnym słowie i jakiego to jest rodzaju przestępczość i jak się przed czymś takim bronić? Słowo malware pochodzi od angielskich malicious software, czyli oprogramowanie złośliwe. Jest to rodzaj oprogramowania przygotowywany przez oszustów, którego celem jest przejęcie kontroli czy dostęp zdalny do komputera ofiary i co ciekawe najczęściej taki malware pobieramy sami. No ale to jak to się dzieje w praktyce? W praktyce dzieje się to albo właśnie poprzez wiadomości phishingowe, ponieważ wiadomości phishingowe mogą zawierać nie tylko linki, znaczy linki też mogą zawierać linki, w które my klikamy, przechodząc na stronę przestępców i z tejże strony pobieramy takie właśnie oprogramowanie złośliwe, albo mogą być po prostu w załączniku przesyłane, ale także mogą być dystrybuowane razem z różnego rodzaju oprogramowaniem czy plikami multimedialnymi, które ściągamy z internetu. Moja mama kiedyś dostała SMS-a, w którym było napisane, że nie zapłaciła złoty 20, chyba jej prąd wyłączą. Zadzwoniła do mnie niestety po tym, jak już kliknęła na taki link i pyta się, czy dobrze zrobiła. Rozumiem, że to nie jest prawidłowe działanie. Nie, zdecydowanie. Mamo, pozdrawiam, ale no widzisz, dobrze zadzwoniłaś chociaż. No dobra, a jak się już wydarzy, że kliknęliśmy w taki link i mamy potencjalnie zainfekowany komputer, po czym możemy rozpoznać, że coś jest nie tak? Dwie rzeczy. Po pierwsze, komputer zazwyczaj zaczyna działać zauważalnie wolniej. Wynika to z tego, że jeżeli malware jest zainstalowany już przez przestępców na naszym komputerze, to oni do tego komputera mają właśnie dostęp. I może to działać również w taki sposób, że w momencie, kiedy my jesteśmy przy komputerze i pracujemy i przestępca również jest zalogowany do naszego komputera i wykonuje w tle różnego rodzaju operacje, no to de facto przy tym komputerze pracują dwie osoby, jakby nie patrzeć, więc siłą rzeczy ten komputer działa wolniej. Drugi objaw jest związany z programem antywirusowym i może dotyczyć tego, że program antywirusowy albo się przestaje uruchamiać, albo nie jesteśmy w stanie pobrać aktualizacji dla takiego programu, albo nie jesteśmy w stanie wykonać skanu programem antywirusowym, bo często jest tak właśnie, że jeżeli komputer zaczyna działać wolniej, to jedno z pierwszych myśli jest, a może przeskanuję komputer i próbujemy takie skanowanie włączyć i okazuje się, że się nie da, ponieważ jest to zablokowane przez program właśnie oszustów. No dobrze, ale założyłeś, że klient ma program antywirusowy. Rozumiem, że to jest absolutna konieczność i innej scenariusza nie dopuszczamy. Tak, program antywirusowy jest jak najbardziej rekomendacją, jeżeli chodzi o dobre praktyki, koniecznością, tak jak powiedziałeś, jak najbardziej tak. Natomiast miejmy też świadomość, że malware'u, czy wirusów, czy zagrożeń komputerowych jest tak dużo i tak dużo ich powstaje każdego dnia, że to nie jest tak, że mając program antywirusowy jesteśmy w 100% zabezpieczeni. Ja bym proponował dla takiego pewnego uproszczenia przyjąć, że jeżeli mamy program antywirusowy, to on jest w stanie nas ochronić, powiedzmy, niezależnie jaki to jest program antywirusowy, przed połową zagrożeń, które istnieją w sieci. No rozumiem, że nie masz skutecznego zabezpieczenia, które chroni nas całkowicie przed wszystkiego rodzaju zagrożeniami, natomiast program wirusowy konieczna konieczność.
Tak, ogólnie rzecz biorąc tak, zdecydowanie. No dobrze, jeszcze kiedyś bardzo popularne były inne formy ataku, które się nazywały skimming. To jest taka sytuacja, gdy ktoś nam próbuje odczytać dane z naszej karty płatniczej kredytowej, które następnie jest wykorzystane do wyciągnięcia pieniędzy z naszego banku albo do po prostu do zakupów w sieci czy w zwykłym sklepie. Dwa słowa powiesz o tym skimmingu? Jeżeli chodzi o skimming, to ja bym powiedział, że przede wszystkim to są, czy w jaki sposób dochodzi do próby skopiowania danych z takiej karty płatniczej. Na przykład poprzez takie nakładki, fizyczne nakładki montowane na bankomaty przez oszustów. Natomiast tak jak wspomniałeś, Maćku, to jest, wydaje się, metoda rzadziej spotykana dziś niż jeszcze kilka lat temu. Czyli mamy pewną dynamikę również w świecie przestępczym, pewne... Tak. Technologie, pomysły są bardziej popularne, a pewne technologie odchodzą do lamusa, bo wchodzą jeszcze inne, nowocześniejsze. To tak teraz podsumowując, obecnie najpopularniejsze triki czy sposoby ataków na nas, to jakbyś je podsumował, z czym mamy teraz najczęściej do czynienia? Moim zdaniem, z tego co obserwujemy w całym sektorze bankowym, najpopularniejszą metodą ataków jest phishing z wykorzystaniem SMS-ów, bez użycia malware'u. Natomiast scenariusz wygląda w ten sposób, że przestępcy działają na portalach ogłoszeniowych w internecie, podszywają się pod potencjalnych zainteresowanych, czy właśnie pod te osoby, które chcą kupić coś, i w momencie, kiedy my jako ofiara przedmiot wystawiamy w internecie, przestępcy się z nami bezpośrednio kontaktują, twierdząc, że są zainteresowani przedmiotem, że chcą go kupić. Natomiast, że z naszej strony tylko byłaby prośba, żeby zapłacić za przesyłkę, i wysyłają nam link do fałszywej strony. Tam proszą nas o podanie loginu do bankowości, hasła i innych poufnych danych, i w rezultacie dochodzi do oszustwa, jeżeli te dane oczywiście podamy. No, gdzieś czytałem, że wraz z tym rozwojem technologii, o którym mówiłem na początku, niestety również przestępcy też nie śpią i aktywność przestępców w sieci rośnie bardzo dynamicznie. Gdzieś czytałem, że ponad 50% wzrosła cyberprzestępczość w roku 2020 w stosunku do poprzedniego roku. Przestępcy też reagują odpowiednio elastycznie i dostosowują swoje metody ataku do naszych zachowań i do tego, że dużą część naszej działalności, naszego życia przenieśliśmy do sieci. Tak, dokładnie. I jednym z przykładów takiego dostosowywania się przestępców jest to, że w okresie, kiedy pandemia się rozpoczynała, mieliśmy wtedy wzmożony, zresztą nadal mamy wzmożony, ale ruch jakby taki zakupów w internecie, a więc też związany z tym dostarczanie paczek przez paczkomaty, coraz bardziej popularne. I przestępcy przez dość długi czas rozsyłali takie SMS-y phishingowe z informacją, że twoja paczka wymaga dezynfekcji i że w związku z tym trzeba tam kilkadziesiąt groszy dopłacić. I też w takim SMS-ie był link prowadzący do fałszywej strony. Jasne. Co jeszcze? Co jeszcze może spotkać naszych klientów, na co powinni uważać? Myślę, że jeszcze warto wspomnieć o próbie podszywania się pod znajomego w celu wyłudzenia kodów BLIK. Ale to znaczy, jak pisze do nas znajomy, żebym pożyczył pieniądze, to mam mu nie pożyczać? Pożyczać tak, pożyczajmy jak najbardziej, natomiast świadomie. I ja może też warto byłoby powiedzieć, w jaki sposób dochodzi do takich sytuacji. Też jest to najczęściej phishing, w wyniku którego ofiara podaje dane, przykładowo na przykład Facebooka. I jeżeli przestępca zyskuje dostęp do naszego Facebooka, no to już z poziomu Facebooka, po prostu podszywając się pod nas, jest w stanie się skontaktować z kimś z naszych znajomych, zupełnie nie wzbudzając żadnych podejrzeń. To zobaczmy może film, w jaki sposób przestępcy próbują nas zaatakować z wykorzystaniem coraz bardziej popularnej metody płatności, jaką jest BLIK. Thank you.
prosty, zwięzły przekaz. Sprawdzamy, kto do nas pisze, kto do nas dzwoni, kto czegoś od nas chce. No bo to jest tylko ta metoda, żeby uchronić się przed atakiem. Co jeszcze? A inną metodą phishingu, czy może odmianą phishingu, jest tak zwany vishing przez V. Vishing. V od słowa voice, czyli z wykorzystaniem głosu, a także z wykorzystaniem telefonu. I to jest też stosunkowo prosta metoda. Polega na tym, że przestępca do nas dzwoni, do ofiary i próbuje się podszyć pod na przykład pracownika banku i informuje o tym, że przykładowo środki na koncie są zagrożone i konieczne jest zainstalowanie dodatkowego oprogramowania. Ale to zgodzisz się, trochę wyjątkowa bezczelność i podstępność, bo nie dość, że dzwoni na mój telefon, na taki ataki jesteśmy chyba mało przygotowani, to jeszcze tłumaczysz, że chce nas obronić przed przestępczością. To jest kwestia wzbudzenia emocji i my pod wpływem tych emocji często właśnie działamy, przestępcy to wykorzystują. Natomiast co ciekawe, w tym przypadku nie mówimy o tym, że przestępcy próbują zainstalować na naszym komputerze malware, tylko tutaj w tego typu scenariuszu przestępcy proszą o adres komputera, proszą o instalację programów ogólnodostępnych, które umożliwiają dostęp zdalny osobie trzeciej do naszego komputera. Więc my de facto pobieramy program ogólnodostępny, instalujemy go i tak naprawdę wpuszczamy przestępcę do naszego komputera i docelowo oczywiście do bankowości internetowej, bo to jest ich cel. No właśnie, to są wszystko przypadki, gdzie przestępcy nie korzystają z jakichś wyrafinowanych metod dostania się, złamania hasła, przejęcia kontroli nad naszym komputerem, korzystając z nie wiadomo czego, z nie wiadomo jakichś technologii kosmicznych, tylko po prostu wykorzystują nasze słabości, czy naszą nieuwagę, czy naszą niewiedzę. Jak to w ogóle możliwe, że tego typu... Bo jak my rozmawiamy, no to pewnie my jesteśmy bardziej świadomi, więc nam to trochę ciężko wyobrazić, ale jak to możliwe, że dochodzi do takich przestępstw, które właśnie no wydają się strasznie proste i strasznie z perspektywy czasu aż niemożliwe, że to się mogło udać? Ja myślę, że właśnie brak świadomości jest tutaj kluczowy, ponieważ tak naprawdę w tych wszystkich działaniach, praktycznie we wszystkich działaniach przestępców, komunikat, gdyby to tak upłycić i uprościć do jednego zdania, to komunikat jest za każdym razem taki sam przestępców. Daj nam poufne dane, które pozwolą nam cię okraść. I teraz ten komunikat jest w bardzo różny sposób obudowany i odwołuje się niejednokrotnie do naszych emocji. I jeżeli właśnie ktoś do nas zadzwoni i powie, że są nasze środki zagrożone, no to reagujemy emocjonalnie. Tak? Jeżeli ktoś do nas napisze, o przestępca, wyśle do nas SMS-a z informacją, że paczka, na którą czekamy, wymaga dezynfekcji, no to też może to budzić takie obawy, że jeżeli tego nie zrobimy, to nie dostaniemy tej przesyłki. I tak samo na portalach ogłoszeniowych, jeżeli przestępcy się z nami kontaktują i twierdzą, że chcą od nas kupić, no to też jest to pozytywna reakcja zazwyczaj, że chcemy coś sprzedać. No dobrze, to powiedzieliśmy sobie, jak takie różne ataki najczęściej występujące w Polsce ostatnio wyglądają. No to teraz czas przejść do rozdziału, który mówi, jak się przed tym bronić. I czy jest jedna metoda, która umożliwia nas obronę przed wszystkiego rodzaju atakami, czy jednak po prostu trzeba stosować zdrowy rozsądek i pewne dobre praktyki? Zdrowy rozsądek byłby tutaj moim zdaniem wskazany przede wszystkim, natomiast ja bym powiedział tak, że każda firma powinna sobie zadać kilka pytań z obszaru bezpieczeństwa, odpowiedzieć na te pytania. I jednym z takich pytań byłoby, czy każdy pracownik wie, jak stworzyć bezpieczne hasło? A no właśnie, a co to jest bezpieczne hasło, jak je zbudować, takie bezpieczne hasło? Bezpieczne hasło powinno być odpowiednio długie, powinno być odpowiednio złożone. Poprzez złożoność hasła rozumiem to, żeby zawierało wielkie litery, małe litery, znaki specjalne, cyfry. To są takie bardzo proste metody, bardzo często, bardzo proste zasady, bardzo często powtarzane, ale właśnie dzięki temu takie hasło jest później trudniej czy to zgadnąć, czy złamać.
Warto też stosować takie programy jak Manager Haseł. To są ogólnodostępne, są płatne i bezpłatne, natomiast są to ogólnodostępne programy, które pozwalają nam nie tylko wygenerować hasła bezpieczne, odpowiednio długie, ale także je w bezpieczny sposób przechowywać. Moja mama sobie wymyśliła taki bezpieczny sposób przechowywania długich, skomplikowanych haseł, że znalazła sobie jakiś wierszyk czy kilka, jedno czy dwa zdania z jakiejś książki, którą zna, i wzięła po prostu pierwsze litery, więc hasło miała bardzo długie, nic nieznaczące, no i pewnie nie do odgadnięcia, chyba że ktoś akurat trafiłby na tą książkę. No dobrze, ale co, to już jakieś mamy pierwsze rady w kierunku bezpieczeństwa, tak? Jakie jeszcze pytania powinien sobie zadawać nasz klient i jakie reguły wprowadzać no, w bezpiecznym zarządzaniu swoim środowiskiem? W kontekście chociażby tych haseł warto jeszcze odpowiedzieć sobie na pytania takie, czy te hasła są regularnie zmieniane, czy te hasła są różnicowane, i poprzez różnicowanie haseł rozumiem to, że każdy z nas ma różne serwisy, do których się loguje, do których stosuje hasła, i chodzi o to, żeby te hasła różniły się między sobą. Wynika to z bardzo prostego powodu. Jeżeli przestępca uzyska dostęp do jednego serwisu i pozyska nasz login i hasło, to automatycznie próbuje się dostać do innych serwisów, korzystając z tego hasła, i to jest, że tak powiem, ten powód. Program antywirusowy, powiedzieliśmy, konieczność, ale także szkolenia z rozpoznawania wiadomości phishingowych. To jest też bardzo ważna rzecz, bardzo ważny obszar. A no właśnie, tutaj jest to nawet w naszym banku. Ja też często dostaję takie wiadomości, które są testem na moją świadomość czy na moją uważność. No i jak kliknę niechcący na coś, co wygląda na wiadomość całkiem prawdziwą, no to dostaję informację, no niestety mamy cię. Także na ten z tym razem nie klikaj. I to jest tak, że dużo jest firm, które oferują badania, które sprawdzają, jak są przygotowani pracownicy do zabezpieczenia, do radzenia sobie w dzisiejszych czasach. I badania te niestety są zatrważające, bo większość pracowników łamie co najmniej jedną albo nawet dwie i trzy zasady, klikając na to w coś, co nie powinni, haseł nie zmieniają, albo te hasła mają bardzo proste, albo zapisują je w przeglądarce i tak dalej, więc tutaj nie jest tak dobrze. Co jeszcze, jak jeszcze dalej działać? Ja bym powiedział, że przede wszystkim zachować zdrowy rozsądek i uważność. To jest taka, moim zdaniem, nadrzędna zasada, która, jeżeli do której będziemy się stosować, to powinniśmy uniknąć większości. No i uświadamiać pracowników. I uświadamianie pracowników. No tak. Dobrze, a teraz oprócz tego, że firmy w swoim zakresie mogą o to bezpieczeństwo dbać i uczyć, edukować, przypominać nieustannie, bo to jest nieskończący się proces uświadamiania, bo klienci, przestępcy mają coraz to nowe formy ataku. Najczęściej takie, których żeśmy się dotychczas nie spodziewali. Jak bank BNP Paribas może pomóc swoim klientom podnieść to ogólne bezpieczeństwo, w szczególności przy bankowaniu zdalnym, czyli przy używaniu systemu bankowości internetowej? W kontekście bankowania nasze bezpieczeństwo to jest cały zbiór zasad bezpieczeństwa, zarówno takich prostych, jak i tych bardziej złożonych, już systemowych. Zacznijmy może od tych prostszych, a potem przejdziemy do tych bardziej skomplikowanych. Co byś zaliczył do tych prostszych, które są absolutnie obowiązkowe? Do najprostszych na przykład zaliczył coś takiego jak obrazek bezpieczeństwa. O, mam, używam, wybrałem sobie takie zdjęcie takiej bardzo ładnej pani. No jak się okaże, że następnym razem przy logowaniu się nie będę widział tego obrazka, znaczy, że... Najprawdopodobniej znaczy, że nie jesteś na stronie banku, okay, tylko na stronie fałszywej. No dobrze. Co jeszcze? Dokładnie tak. Jeszcze na przykład mógłbym wspomnieć o szeregu powiadomień, które można ustawić. Powiadomienia mogą dotyczyć nieudanych logowań, zablokowania bankowości mobilnej czy internetowej. I jak dostaję te powiadomienia? Drogą SMS-ową. Mhm. Drogą SMS-ową, i takie powiadomienia tak, no, mogą być sygnałem, że coś jest nie tak, że ktoś na przykład próbuje się do naszej bankowości logować. To oczywiście też może być pomyłka innego klienta, pamiętajmy o tym, ale no niewątpliwie jest to może sygnał, być. Może tak się zdarzyć, ale może być to też sygnał, że coś jest nie tak. Możemy także w bankowości ustawiać uprawnienia dla poszczególnych użytkowników.
Możemy ustawić schemat autoryzacji płatności polegający na tym, że przykładowo jedna osoba w firmie wprowadza przelew, natomiast druga go autoryzuje, trzecia go dopiero wysyła. Więc to też jest dobry sposób na zwiększenie bezpieczeństwa. Możemy także ustawić limity transakcyjne, zarówno dla płatności kartowych, dla płatności, jak i dla płatności z poziomu bankowości internetowej. No dobrze, a to są takie zabezpieczenia, które akurat nie chronią nas przed jedną rzeczą, mianowicie nie wiemy, czy logujemy się na stronę banku. I o tym poprosimy krótki film. Tak, tutaj zobaczyliśmy trzy rzeczy na tym materiale, na które chciałem zwrócić uwagę. Silna autoryzacja polegająca na tym, że po wprowadzeniu loginu i hasła jeszcze otrzymujemy SMS-owo dodatkowy kod, który należy wpisać. W adresie strony, adres strony zaczynał się od HTTPS, a nie od HTTP, co znaczy, że strona jest szyfrowana, zabezpieczona. I dodatkowo była tam taka ikonka zielonej kłódki, którą też można kliknąć i sprawdzić, czy rzeczywiście certyfikat jest wystawiony dla banku BNP Paribas, a nie dla na przykład innej organizacji, bo też przestępcy potrafią kupować certyfikaty od firm, które takie usługi oferują. Natomiast warto też jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, jeżeli chodzi o logowanie, mianowicie większość osób loguje się do bankowości w taki sposób, że albo wpisuje adres bankowości internetowej w pasku adresu, albo ma ten adres zapamiętany w zakładkach czy w ulubionych. Natomiast okazuje się, że spora część osób loguje się do bankowości w taki sposób, że otwiera przeglądarkę, wchodzi do wyszukiwarki Google. Ja tak robię. Tak, no. Wpisujesz dane, wpisuje i potem BNP odnosi, Paribas, tak jest. Logowanie i wchodzisz przez, powiedzmy, pierwszą stronę właśnie. I owszem, można i w wielu przypadkach to jest okej i działa. Natomiast były takie przypadki, gdzie przestępcy bezpośrednio w Google wykupywali reklamy, które wyglądały łudząco podobnie do przykładowo pierwszej strony wyników wyszukiwania. I zdarzało się tak, że mogło się zdarzyć tak, że klienci bankowości, właśnie chcąc się dostać do bankowości, robili tak, jak powiedziałem, klikali w reklamę zupełnie niczego nieświadomi i przychodzili na stronę przestępców. No właśnie, ale oprócz tego, jeżeli widzę, no bo o tej kurce to pewnie wszyscy słyszymy już od bardzo, bardzo dawna i w każdym prawie miejscu, ale jeżeli widzimy kłódkę, to ta kłódka nam mówi tylko to, że bezpiecznie się połączyliśmy ze stroną przestępców w sytuacji, gdy oni wykupili tą. W tym przypadku, czyli tak. Nikt nam nie przeszkodzi, że zostaniemy okradzeni w ten sposób właśnie. Tak, tylko że w tym przypadku, jeżeli nawet przestępcy mają certyfikat wykupiony, to on nie będzie wystawiony dla banku BNP Paribas. No więc właśnie, rozumiem, że musimy patrzeć na to, tak, jak wygląda dokładnie adres, czy nie ma jakiejś literówki, albo czy ten adres w jakiś sposób nie jest podobny do adresu prawdziwego banku. Tak. No dobrze, to mamy już kilka informacji o tym, jak się bezpiecznie logować. Zobaczmy może jeszcze film o metodach autoryzacji. Banki cały czas wprowadzają nowe metody autoryzacji. Przestępcy cały czas próbują znajdować sposoby, aby te utrudnienia omijać. Na początku używaliśmy po prostu swojego hasła.
Później praktykowaliśmy jednorazowe hasła autoryzacyjne dostarczane na papierowej kartce z banku. Następnie pojawiły się hasła maskowane. Potem fizyczne nośniki klucza prywatnego. Tokeny, czyli takie malutkie urządzenia generujące jednorazowe hasła co minutę. Inne tokeny działające na zasadzie zapytania i odpowiedzi. Hasła wysyłane za pomocą SMS-ów i tak dalej. Wszystkie te zabezpieczenia były tak dobre, jak ich najsłabsze ogniwo, czyli człowiek. O bezpieczeństwie dużo mówi dyrektywa unijna wprowadzająca tak zwane silne uwierzytelnienie, które polega na tym, że aby podpisać jakąś płatność, trzeba skorzystać jednocześnie z dwóch metod należących do trzech dostępnych grup. Te grupy to coś, co masz, na przykład klucz czy token, coś, co wiesz, na przykład hasło czy odpowiedź na jakieś pytanie, oraz coś, czym jesteś, chodzi tutaj o biometrię, czyli na przykład odcisk palca, układ naczyń krwionośnych, skan siatkówki oka, czy na przykład wygląd twarzy. Najnowszą metodą autentykacji, która nie tylko spełnia warunki silnego uwierzytelnienia, ale jednocześnie wydaje się odporna na słabości użytkownika, jest tak zwany token mobilny. To aplikacja na telefon komórkowy, która jest synchronizowana z systemem bankowości internetowej. Jeśli chcemy zatwierdzić płatność w systemie bankowości internetowej, to w tajemniczy sposób dowiaduje się o tym token mobilny i żąda podania hasła albo użycia metody biometrycznej, na przykład odcisku palca. Token mobilny to dzisiaj chyba najlepsze zabezpieczenie dla naszych klientów. W BNP Paribas jest ono bezpłatne. Tak, potwierdzam. Ostatnie że bezpłatne jest. Że bezpłatne i że jest to, tak, jest to jedno z najlepszych zabezpieczeń. Token mobilny jako alternatywa dla SMS-ów, jako alternatywa dla tokenów takich właśnie jak widzieliśmy też wpinanych do komputera na USB. Zdarzyły się takie sytuacje niejednokrotnie, że klienci takich tokenów na przykład nie wyjmowali i one były w komputerze przez cały czas, podczas gdy zasady, co do zasady one powinny być wpinane tylko wtedy, kiedy autoryzujemy płatność. Jeszcze mieliśmy takiego klienta, który na dodatek na koniec dnia nie wyłączył komputera, tylko zostawił go włączonego z tym tokenem, a jeszcze skoro miał zainstalowany malware, no to w zasadzie otworzył wszystkie możliwe drzwi do skarbca, tak, do swojego konta. Dokładnie tak. Jeszcze w kontekście zabezpieczeń oferujemy oprogramowanie IBM Trusted Rapport dla naszych klientów. Które w tym przypadku by pomogło, ponieważ wykryłoby ten malware. Które w tym przypadku powinno pomóc. Zobaczmy materiał. W banku BNP Paribas naszym klientom firmowym udostępniamy bezpłatnie IBM Trusted Rapport. To narzędzie, które każdy klient może zainstalować na swoim komputerze. Trusted chroni komputer przed różnego rodzaju malwareami, a także klikaniem fałszywe strony mogące wyłudzać informacje. Nasi świadomi i przewidujący klienci już od 5 lat bezpłatnie używają Trusteda i dzięki temu nie zarejestrowaliśmy ani jednego incydentu na komputerze klienta, na którym Trusted był zainstalowany. Dlatego zachęcam do korzystania z najnowszych narzędzi zapewniających bezpieczeństwo. Tylko w ten sposób można być o jeden krok przed przestępcami. BNP Paribas bezpieczeństwo klienta jest dla nas najważniejsze. Dlatego oferujemy bezpłatnie token mobilny i IBM Trusted Rapport. Tak, Trusted Rapport dodatkowo nie dość, że potrafi wykryć zagrożenia, także je usuwać i ja bym sugerował traktować to narzędzie jako uzupełnienie dla systemu antywirusowego, ponieważ bardzo często malware pod bankowości konkretne internetowe jest specjalnie przygotowywany. To nie jest ogólne oprogramowanie złośliwe, które ma po prostu wyrządzić szkodę, tylko ono jest przygotowywane przez przestępców pod konkretną bankowość internetową. I właśnie Trusted Rapport to jest narzędzie, które na tego typu zagrożeniach się skupia. No dobrze, czyli wiemy, jak się logować, jak autoryzować płatności. Wiemy, że warto mieć dodatkowe narzędzia oprócz systemu antywirusowego, na przykład takie jak IBM Trusted Rapport, który jest bezpłatnie udostępniany naszym klientom, który chroni przed na przykład malwarem albo logowaniem się na fałszywe strony, ale są klienci, zwłaszcza intensywnie używający usług bankowych, wysyłający bardzo dużo płatności albo po prostu robiący to na dużą skalę, którzy jeszcze mają większe potrzeby. Co im możemy zaproponować?
banku BNP Paribas zawsze staramy się oferować klientom najnowsze technologie, technologie bezpieczne. I jednym z takich rozwiązań jest usługa GoConnect Business. I to jest metoda komunikacji oparta na web serwisach, czy tak zwanym potocznie metodzie host-to-host. I to jest bezpieczne? Tak, jest to bezpieczne, zdecydowanie. Działa to w ten sposób, że system księgowy, system finansowo-księgowy klienta łączy się bezpośrednio z bankiem. Takie połączenie jest realizowane w oparciu o certyfikaty, gdzie klient swój certyfikat generuje jednorazowo poprzez zalogowanie do aplikacji internetowej Go Online Business. Czyli system, czy klient potem używa swojego systemu finansowo-księgowego zamiast naszej bankowości mobilnej czy webowej. A jak w takim razie wygląda potem logowanie i używanie tej komunikacji z bankiem? No właśnie tutaj logowania nie ma. Tutaj nie ma logowania w rozumieniu poza tym pierwszym zalogowaniem, kiedy klient loguje się do Go Online Business, generuje ten certyfikat, potem go importuje do systemu finansowo-księgowego, to później już wszystko dzieje się bezpośrednio w systemie księgowo-finansowym i nie ma potrzeby logowania się bezpośrednio. To ja tutaj dodam, że w tej chwili mamy taką sytuację, że większość aplikacji, które mają fachową nazwę ERP, czyli Enterprise Resource Planning, a potocznie nazywane są systemami finansowo-księgowymi, współpracuje z naszym bankiem i integracja jest bardzo prosta, szybka i wygodna. No dobrze, a w takim razie ten Go Connect Business, to czy on jest łatwy w obsłudze, czy to jak to potem wygląda w rzeczywistości? On jest w zasadzie wręcz niewidoczny z punktu widzenia użytkownika, poza tym pierwszym etapem przygotowywania, żeby ten certyfikat zaimportować. I tak, powiedziałbym, że jest zdecydowanie łatwy i w kontekście jakby korzystania z bankowości to w zasadzie jest transparentny dla użytkownika i jednocześnie też ogranicza ryzyko potencjalnych ataków oszustów, ponieważ w takiej tradycyjnej metodzie, przy tego typu działaniach, musieliśmy plik z przelewami, z paczką przelewów wygenerować ręcznie i potem go importować do bankowości. I to stwarza ryzyko, że jeżeli przestępcy mają dostęp do naszego komputera, to w ramach takiej paczki przelewów mogą na przykład próbować manipulować tym plikiem i po prostu podmieniać numery rachunków na numery swoje. No tak, a my potem zupełnie niczego nieświadomi podpiszemy taki przelew i pójdzie on zupełnie bezpiecznym kanałem, z prawidłowym hasłem, z prawidłowo autoryzowany, ale tylko numer rachunku się nie będzie zgadzał. To znaczy stracimy swoje pieniądze, nawet o tym nie wiedząc. No dobrze, jeszcze jakieś korzyści Go Connect Biznesa? Szybka integracja, szybka, łatwa integracja z różnego rodzaju systemami płatności. SAP, Optima, Symfonia, Komar, Hiksel. To tak, żeby wymienić tylko kilka. To pewnie 80% rynków systemów w Polsce. Tak myślę, tak. No i oczywiście Go Connect Business jest też częścią bankowego ekosystemu, na który jeszcze składają się nasze aplikacje Go Mobile Business i Go Online Business. No dobrze, że coś jest częścią ekosystemu, to fajnie brzmi, tylko pytanie, co z tego ma nasz klient? Nasz klient ma z tego tyle, że może przykładowo w jednym systemie przygotować płatność, a na przykład w drugim go podpisać. Więc jest to w uzasadnionych przypadkach może to być bardzo wygodne. No dobrze. Będziemy się powoli zbliżać do końca. Spójrzmy na pytania, które w międzyczasie widzę na ekranie i pozwolę sobie przeczytać, jakbyś Adamie mógł spróbować odpowiedzieć na nie. Czy w związku z trwającymi nadal promocjami Black Friday albo pewnie innymi promocjami macie dla nas specjalne rady? Czy widzicie aktywność oszustów w związku z tym okresem? A i drugie pytanie bardzo podobne do tego, na co zwrócić szczególną uwagę w okresie świątecznych zakupów przez internet? Podejmiesz się odpowiedzi i rad? Ja myślę, że dużo powiedzieliśmy na ten temat już
Ja osobiście nie spotkałem się z żadną aktywnością oszustów w związku czy to z Black Friday, czy z Cyber Monday, które było w tym tygodniu, czy z tym przedświątecznym okresem, ale to nie znaczy, że takiej aktywności nie ma. I tak jak wspominałem, oszuści dostosowują się do panującej sytuacji. I ja bym raz jeszcze powtórzył, że zdrowy rozsądek, uważność i rozwaga przy działaniach wszelkiego rodzaju związanych z płatnościami i zakupami w internecie jest tutaj bardzo wskazana i powinna nas przed większością rzeczy po prostu ustrzec. Jeszcze mam jedno pytanie. Gdzie możemy znaleźć więcej informacji na temat bezpieczeństwa w sieci? To ja może to pytanie rozwinę jeszcze, no bo ponieważ przestępcy działają super aktywnie i dostosowując się do i okoliczności, i do tego, jak się zmienia technologia, jak wymyślane są nowe sposoby ataku, nowe sposoby wyłudzania, czy dostępów, czy po prostu kradzieży naszych pieniędzy, warto chyba na to reagować i warto być przygotowanym i czytać o nowych rodzajach ataków. To tak przysłowiła moja mama, gdyby wiedziała, że jest taka metoda ataku, to prawdopodobnie by na ten link nie kliknęła, ale pytanie, skąd nasi klienci mają brać takie informacje i być na bieżąco z tym, co się dzieje dookoła nich, jak być bardziej uważny, jak być przygotowany na te ataki, które przybierają coraz to nową formę. My staramy się na bieżąco informować klientów o wszelkiego rodzaju zagrożeniach, które mogą ich spotkać, które mogą ich dotyczyć. Przede wszystkim mamy dedykowaną sekcję na naszej stronie bnp.pl, mamy sekcję bezpieczeństwo i tam są komunikaty umieszczane na bieżąco. Są to zarówno komunikaty przygotowywane przez naszych pracowników w odpowiedzi na to, co się dzieje na rynku, jak i przykładowo ostrzeżenia, czy to NASK-u, czy KNF-u, też po prostu tam zamieszczamy. Komunikacja jest też przesyłana poprzez kanały elektroniczne, tak więc czy to w bankowości internetowej, czy to w bankowości mobilnej, też do tego typu wiadomości jest dostęp. A jesteśmy obecni w social mediach i ostatnio Facebook, YouTube jak najbardziej, natomiast ostatnio jeszcze jesteśmy bardziej aktywni na Twitterze i też korzystając z okazji chciałem zachęcić do śledzenia naszego konta na Twitterze BNP Paribas Bank Polska _.pl i tam również będziemy, zresztą już to robimy, będziemy ostrzegać klientów, informować o pojawiających się zagrożeniach. Czyli podsumowując, no z jednej strony warto być uważnym obserwatorem otaczającej nas rzeczywistości, czytać i patrzeć na to, co się dzieje, jakich nowych metod używają przestępcy, nie nasi, i być przygotowanym na odpowiednią reakcję. Z drugiej strony warto być w stałym kontakcie z bankiem, który zapewnia różne, czy to reguły, czy techniki, czy metody, czy narzędzia, czy po prostu doradza, w jaki sposób bezpiecznie w sieci funkcjonować, w szczególności podczas kontaktu z bankiem. No i przede wszystkim trzeba zachować zdrowy rozsądek i to razem wszystko powinno nas skutecznie ochronić przed zagrożeniami, jakie w coraz większym stopniu czekają na nas w obszarze internetu i sieci. Dokładnie tak. Adam, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszamy do następnych wydań z naszego nowego cyklu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.